Oto nadszedł czas. Na stół jazdę! Buja! Witajcie moje kaski! Z tej strony Kasku i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Motovlog. Tylko że dzisiaj sobie znowu siedzimy na łóżku. I dzisiaj sobie otworzymy dokładnie 3 skrzynki. O co chodzi? Pokażę wam dzisiaj sprzęt, na jakim będę się poruszał w tym roku. A chodzi o ubiór. Zobaczymy, co kryją skrzynki, co dostałem. No nie będzie to tak na bogato jak u Izaka. Nie, może znajdziemy jakąś kosę. Zobaczymy. No to co? Przechodzimy do pierwszej skrzyni. Dobra, mamy pierwszą skrzynię. Jest to skrzynia, wygląda na boty Timberlandy. Nie wiem, dlaczego mi tak to wysłali. No dobra, zobaczymy, co skryje ta pierwsza skrzynia. Najpierw trzeba jakiegoś klucza. No to dobra, klucz mamy. Otwieramy. I... Czy to będzie grotto? Nie no, na grotto to raczej jest za mała skrzynia. Ale dobra, no to co mamy? Co to mamy? Mamy, proszę państwa, nowe rękawice. Coś tu jeszcze jest, ale to za chwilę. Mamy rękawice Shimy, czyli zmieniłem rękawice. Tamte niestety już były spaciałe, już powoli szwy puszczały po tych prawie ponad 3 latach, a nawet sporo wytrzymały. Nowe rękawice Shimy. Oczywiście bliżej wam pokażę po openingu i krótko o nich powiem. No dobra, to mamy rękawice Shimy. Proszę bardzo. Dobra. Kolejne. Co nam przyniosła skrzynia jeszcze? Nowy kask do szybki! Nowa szybka do kasku! Oczywiście złota. Zamówiłem złotą. Co? Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Przysłali mi złotą! Ale... lustrzankę. O, proszę bardzo, nowa szybka, nie taka jak chciałem. Dobra, zobaczymy. Odklejamy folię bezpieczeństwa. O Jezu, uwielbiam to. Tego folię zrobić z moich produktów. No miała być złota! Miała być złota! Ale w sumie będzie pasować. Biały motocykl. Biało-czarny motocykl. Tam wtedy Suzuki było. Złota była do bardziej do czarnego Suzuki, bo przecież Suzuki było całe czarne, więc mogłoby pasować. A teraz do białego. Zobaczymy. Przynajmniej. Trochę porysowana? Nie, to jest brudne. Elaba, nowa szybka do kasku. Srebrna lustrzanka. No widać, że. Będzie jak patrzeć na laski. Nie będą wiedziały, że się na niej gapię. Okej, okay, czyli nowa szybka do kasku. To sobie pokażę tutaj ostrożnie. O. No i dobra. Kolejny case. Przysłali mi w jakimś Agfoods. Dziwna skrzynia. Oczywiście opening case'ów nie CS-owy. Wersja bieda. No dobra, no to... Bierzemy sobie nowy klucz. Otwieramy. I co nam przyniesie ten case? Czy będzie to kosa? O proszę! Mamy nóż! Jest to samurai style Japanese. Ale taki nóż... Nie wiem, czy kogoś nie zabije.
Widać, że ten stan używany w boju. Widać, że jeszcze używany, ale... Co ja mam nim palce obcinać? Chyba tak, że muszę kogoś przypierdolić po łbie. I potem dołożyć jeszcze. Dobra. No raczej na motocykl tego nie zabiorę. Dobra, kostę sobie położymy tu. I to mamy. Spodnie motocyklowe. Od razu z paskiem. A, to mój pas. Dobra, proszę bardzo. Moje nowe spodnie. Rebelhorn. Fajne. Kevlarowe. 100% style. With protected Kevlar. 100% dubno Kevlar. Okej, okay, super. No, musiałem zmienić spodnie. Tamte już były też porwane po incydencie sprzed 2 lat. Już się nieźle dorobiły. Ale proszę bardzo, takie fajne, modne, fajne spodnie. Trochę chyba wąskie, a nie lubię rurek. Dobra. Zaraz wam pokażę. Przechodzimy do kolejnego case'a. A nie, coś tam jeszcze jest. Kalesaki! Że mi się dupa pociła podczas jazdy na motocyklu. A jest teraz 25 stopni. No, czuć, że jest gorąco. Nordcap to chyba takie bardziej na narty. Ale też się nadadzą na motocykl. No jeszcze jest dopiero początek maja, więc może być jeszcze czasem chłodno. Dobra, kolejny case. O zesz ty panie. To dopiero skrzynia. I zakrzepowa. Tak powiem. No zobaczymy co to nam przyniesie. Mamy klucz. Słodki. Dobra. Otwieramy. Kurwa, rzeczywiście to wersja bieda. Dobra, zobaczymy co jest w środku. Kurwa, gdzie to jest? A jednak coś tutaj jest, zobaczmy. O! Mamy. No, jeszcze coś tutaj jest. Dobra. Zbroja motocyklowa. Na cieplejsze dni, do jazdy po mieście na przykład, albo wokół miasta. Widać, że jest sporo protektorów, naprawdę sporo. To chyba taka bardziej crossowa, ale myślę, że też się przyda. Od Akerbeat, kurwa, nigdy nie mam szczęścia do czytania nazwy film. O, fajna zbroja, fajny duży protektor na plecy. Fajne w ogóle kolorki. Na siatce. No cóż, zaraz zobaczymy jak to leży na mnie. O. I do tego kolejna koszulka termoaktywna. Żeby mi się po prostu plecy pociły znowu. Na ciepłe dni. Dajcie mi spokój. Na ciepłe dni. No dobra, to zaczynamy powoli przestawienie. No dobrze, to mniej więcej jest mój nowy sprzęt. Jeszcze jest tutaj ta moja zbroja, ale to tutaj nie mam miejsca, żeby ją pokazać. Także te ciuchy termoaktywne, ale o nich nic nie będę mówił, bo po co? Wiadomo jak działają. Zaraz muszę tutaj lekko do góry. O. No dobrze, szybko jak szybka do mojego kasku, srebrna. No to miała być złota, kurde, wolałem złotą, ale zobaczymy, może będzie fajnie pasować, może będzie się fajnie kompatybilizowała z motocyklem, czy tam jakoś to się nazywa. Dobrze. Rękawica Shima, rękawice ST2, fajne, podobało mi się, całe skórzane, mocne, twarde protektory. No kurwa, już pękło. Na palcach, mini. Pod spodem. W tym i w tym miejscu. I również tutaj. Mam nadzieję, że są bardzo wygodne.
Za czym jak leżą? O, to się nawet mi przydaje. Na tamtych rękawicach tego nie miałem. Zapięcie. Na rzep. I tutaj na rzep. No taka standard. No, to trochę kosztowały. Widać, że są szwy. Szwy widać, że są solidnie wykonane. Mam nadzieję, że to nie, mam nadzieję, że to nie będę musiał ich ciąć, żeby zobaczyć, czy to jest podróbka. Jak u Pitstopa? Nie, u Maria. Chyba u Maria. No, Mario pokazywał podróby rękawic motocyklowych. Ale to kupowałem normalnie w sklepie, w oficjalnym sklepie. Fajne, wygodne. Widać, że są przewiewne, co też mi się przyda. Mają sporo wentylatorów. No tam, w tamtych rękawicach mi się strasznie pociły. Tamte rękawice miały mało w ogóle wentylatorów. Zresztą jak zdobywałem rękę, to może było fontannę potu wyciskać. O, to jest dla mnie jeszcze bliska. Nie będę robił dokładnego opisu tych wszystkich ciuchów. O, pewnie i tak całego nie obejrzycie filmu. Tu jest tak mocno. Nie, mocno się trzyma wszystko, dokładnie. Są ładnie dopasowane. Przez ten rzep tutaj fajnie wszystko siedzi na ręce, na dłoni. Będzie mi się pewnie świetnie jeździło. O, więc proszę bardzo, oto rękawica Shima ST2. Super. Kolejne spodnie motocyklowe od Rebel Horna. Oczywiście całość wykonana z kevlaru, ma protektory na kolanach, na rzepki, ale jedno co mnie zdziwiło, a w środku są kieszonki. O, proszę bardzo, są kieszonki w środku na protektory boczne, ale nie ma ich w zestawie. Nie było w zestawie w ogóle protektorów, czyli tych. To są protektory jeszcze z moich poprzednich spodni, więc niestety do tych spodni trzeba było sobie dokupić protektory. Pianka, plastik, cokolwiek. Ale na szczęście protektory z poprzednich spodni pasowały ładnie, więc nie musiałem dokupywać. Oczywiście kieszenie. No kieszenie jak w zwykłych, tradycyjnych spodniach. Dwa z tyłu, trzy z przodu, czyli jedne na klucze. Tutaj mamy jeszcze wywiecznik. Kurwa, mać. Teraz chwila. O! Leżeć. Tutaj mamy jeszcze, no, wentylatorki. Można sobie rozsunąć, jak będzie nam go za gorąco. To nie wiem, po co mi te kalesony. O, tutaj proszę bardzo, wszystko pięknie, ładnie. Tutaj spinacz, żeby ciaśniej było na łydkach. Fajne, widzę, że solidne. W środku wykonanie też jak normalne spodnie, ale oczywiście jest to wszystko w kevlar. Ale na górze mamy przydą siatkę. Pod siatką jest materiał już również ocieplany. I też jakiś, chyba są to jakieś. Tak to, nie, to zwykłe ocieplane spodnie na dupie. Tam więc mamy po prostu protektory na kolanach i na bokach. Oczywiście już w nich jeździłem, więc mogę powiedzieć, że są wygodne, są super wygodne. Fajnie się wszystko trzyma, sztywno. Więc złego słowa nie mogę o nich powiedzieć. No, te również kupowane w oficjalnym sklepie. Nie kupuję nigdy, jeżeli patrzę przez internet, nie kupuję nigdy na jakichś sklepach, gdzie są różnego rodzaju maści ciuchów. Jedna firma, jedne spodnie, wtedy wiem, że kupuję po prostu z oficjalnej strony. I cóż, zobaczymy potem jak w praktyce. No i ostatni gość dzisiaj nasz, jest to wielka zbroja, protektor na brzuch, klatkę piersiową, na łokcie, a na bark. Tutaj dodatkowe, to są
protektory odpinane, czyli jeżeli komuś jest niewygodnie obracać się głową czy coś, można je odpiąć, ale mi jest bardzo wygodnie na szczęście w roku. Dodatkowe zabezpieczenie się, się zawsze przydaje. Wielki pancerz na plecy. Wiadomo, że do przodu się zginać, ale do tyłu już jest ciężko! Na szczęście siatka, więc na bardzo upalne dni. Teraz jak jeździłem w niej, to było mi strasznie gorąco, się pociłem. Więc koszulka termoaktywna, czy zwykła koszulka podspódnicza jest obowiązkowa. W ogóle jest obowiązkowa, ponieważ na siatka, ale tu jest też jakiś, tu jest też cienki materiał. To chyba poliester jest. No jeżeli to się styknie z asfaltem, na przykład to, no to nie za bardzo was, was ochroni. Nie jestem pewien, czy to nie jest ten plastik, który po zetknięciu się z asfaltem, podczas starcia, nie twardnieje. Najpewniej tak, ale widać, że jest, więc mechanika po prostu rąk. Mechanika już mają. Ruch raczej jest nie jest zbyt bardzo ograniczony. Jest pas nerkowy. Proszę bardzo. Dobra. Nie będę się za bardzo rozpowiadał. W tym będę jeździł w tym roku najczęściej. No moi drodzy. No to tyle na dzisiaj. Podgadzałem wam mniej więcej, niestety opening wersja bieda, jak mówiłem. Na następnym odcinku mam pokażę wam jak wyglądam w nowym stroju. Tymczasem was zapraszam do oglądania. Jeżeli oczywiście nie obejrzyjcie całego, to zapraszam was na początek filmu. Oczywiście zapraszam was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Jak to woli, może być hejt, może być pochwała. Niedługo będzie konkurs na kanale. Oczywiście zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w następnym odcinku będzie ogłoszony konkurs. Do wygrania będą oczywiście moje nowe wlepy. Nowe wlepy będą pokazane na forum, na fanpage'u. No co, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. No nie jestem profesjonalistą. No przyznam się, nie jestem profesjonalnym przedstawicielem produktów. Trochę się jąkałem. Ale mam nadzieję, że wam się spodobało. Spodobał się właśnie sprzęt mój nowy. I zapraszam was na ten odcinek, który będzie za tydzień. Buja ludzie!